Wieczór, Przemysław Naze, witam Państwa, witam widzów łódzkiej telewizji i słuchaczy Radia Łódź. Przed nami polityczna dogrywka. Znamy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam Państwa na program. Jeszcze raz dobry wieczór, witam Państwa. Z nami w studiu pierwszy nasz gość, Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, a od dzisiaj albo od wczoraj po godzinie 21 nowy poseł do Parlamentu Europejskiego z Okręgu Łódzkiego. Witam Panie Pośle. Dobry wieczór Państwu. Liczyliśmy też na to, że dzisiaj do studia dotrą dwie inne osoby, dwóch innych europosłów z Okręgu Łódzkiego. A zostali nimi w związku ze wczorajszymi wyborami Joanna Kopcińska, minister rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, i Marek Belka z Koalicji Europejskiej. Niestety nie udało się. Na szczęście będziemy także w programie mieli ich wypowiedzi. To spójrzmy, panie pośle, zatem jak głosowali wczoraj mieszkańcy województwa łódzkiego, jakie były wyniki. Dotyczą te wyniki trójki nowych eurodeputowanych. Witold Waszczykowski, nasz gość, zdobył 168 021 głosów, Joanna Kopcińska 130 358 i kandydat Koalicji Europejskiej Marek Belka 182 517. Jak pan skomentuje te wyniki? Przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom województwa łódzkiego za to głosowanie i za te głosy oddane na nas. Bardzo się cieszymy. Jest to wynik dużej pracy. Widzieliśmy bardzo wiele gmin, wiosek, miast, miasteczek. No ale to jest przede wszystkim też efekt programu, jaki zaproponowaliśmy już wiele, wiele miesięcy temu. Prawo i Sprawiedliwość wyszło z programem i co tydzień na każdej konwencji programowej przedstawialiśmy albo uzupełnienie tego programu, albo rozwinięcie któregoś z tych punktów, więc konsekwencja programowa i duży wysiłek w kontaktach ze społeczeństwem. To zaowocowało tymi wynikami. Wczoraj wieczorem, podczas wieczoru wyborczego, kiedy korzystaliśmy jeszcze z tych sondażowych wyników, lista Okręgu Łódzkiego to tylko dwa mandaty do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj okazało się, że jest ten trzeci, Joanna Kopcińska. I to jest kolejny sukces, iż jeżdżąc po województwie, spotykając się z mieszkańcami, zachęcaliśmy do głosowania. Frekwencja w Łódzkim była około 46-47%, więc większa niż w kraju. Niż średnia krajowa, więc to jest też sukces tych naszych objazdów i spotkań, i zdołaliśmy zachęcić. No ja pamiętam, że 5 lat temu między innymi przez frekwencję straciliśmy jeden z mandatów, bo on odpłynął do województwa, do Małopolski i do Kielc. No, w tym roku udało się. Także dziękujemy bardzo za liczny udział w wyborach i za to, że Łódź będzie reprezentowana przez trzech europosłów. Panie pośle, panie ministrze, to kolejne dane i kolejna prośba o komentarz. W Okręgu Łódzkim na Prawo i Sprawiedliwość oddanych zostało 46,69 głosów, na Koalicję Europejską 38,09, na Wiosnę 5,56. No, pod progiem wyborczym Konfederacja 4,15, Kukiz 3,56 oraz Lewica razem 1,96. 46, prawie 47 do 38. No to jest najwyższy wynik, jaki zanotowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich wyborach, bo dochodziliśmy do 37 w ostatnich, ale nigdy nie przekraczaliśmy próg 40 albo nawet dalej, ale w badaniach opinii publicznej. Natomiast tutaj już to już jest wynik, to nie są badania publiczne. I chodzi w ogóle o wszystkie wybory, które były. Ale to jest rekord ze wszystkich wyborów, więc to tym bardziej nas cieszy. No ale trzeba iść dalej, to nie możemy pozostać w tej euforii. Czy to nie jest sufit, pan mówi, tak? No, oczywiście, że nie. Jeszcze przed nami to jest, my nie udawaliśmy oczywiście, w kampanii mówiliśmy, że to będzie taki etap jednego z trzech wyborów, ponieważ za kilka miesięcy będą wybory do Sejmu. No a mniej więcej za rok, być może w maju, będą wybory prezydenckie. Chcielibyśmy wszystkie trzy tego... Utrzymać taki wynik? Tego trójczłonowego, tej trójczłonowej kadencji wygrać i przede wszystkim wygrać, no, aby,
aby można kontynuować nasze programy, które zaproponowaliśmy już od ponad 3 lat społeczeństwu polskiemu. Za to mamy poparcie. No ale to tłumaczyliśmy na naszych spotkaniach. To wszystko można odwrócić w ciągu kilku spotkań, kilku głosowań w Sejmie. Ja tłumaczyłem zresztą tutaj w studio kilka dni temu w jednej z debat, że rodzina, taka klasyczna polska rodzina, mama, tata i dwójka dzieci, od lipca będzie dostawała 1000 zł na te dzieci plus 600 zł wyprawkę raz w roku. Czyli w czasie 4-letniej kadencji to jest prawie 50 000 zł. To jest 50 000 zł. To jest duża stawka dla takiej rodziny. To wszystko I okazało się, że wyborcy o tym pamiętali przy urnach wyborczych. To ja zapytam pana ministra jeszcze o jedno, bo mamy też wyniki głosowania w samej Łodzi, gdzie na pierwszym miejscu w tych statystykach znalazła się Koalicja Europejska, na którą oddano prawie 54% głosów. Tu PiS zyskał 30%. Czy zastanawiacie się, co zrobić, żeby w tych dużych miastach w Polsce był lepszy wynik dla Prawa i Sprawiedliwości? No tak, to jest sytuacja, która była już wcześniej w czasie kampanii samorządowej, gdzie też w dużych miastach ten wynik był właśnie podobny, gdzie przegrywaliśmy. No to jest kwestia dla socjologów, naszych ekspertów, aby tę kwestię wyjaśnić. Z jakim przekazem należy dojść do mieszkańców dużych miast, jak w przypadku Łodzi? No ja nie jestem socjologiem, więc nie będę się kusił tutaj o jakieś recepty. Czy to jest kwestia programu, czy to jest kwestia techniki jakiejś, czy kwestia kontaktów. Ale no, będziecie nie, walczyć nie o elektorat w tych dużych miastach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, zadawala was ten wynik rekordowy, który uzyskaliście w eurowyborach? Nie zadawala, dlatego że mieszkańcy dużych miast też albo nie znają naszego programu na tyle, żeby go doceniać. Więc gdzieś jakiś błąd być może w przekazie jest i chcemy to zrobić. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że tu nie chodziło tylko przecież o pieniądze. Chodziło też o wiele kwestii, można powiedzieć, takich imponderabilia. No Polacy tutaj odrzucili szereg skrajności. Widać, że te wszystkie ataki na Kościół, tutaj żonglowanie jakąś tęczową Madonną, czy innymi kwestiami, no nie powiodło się. Polacy odrzucili to generalnie. No to teraz sprawdźmy, co mówili na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce pozostali kandydaci, którzy zdobyli mandat z okręgu łódzkiego. Na początek były premier Marek Belka. Patrzymy na ten wynik i widzimy niezwykły podział naszego społeczeństwa na te dwa obozy. Jeżeli cokolwiek można zrobić, żebyśmy ze sobą bardziej normalnie rozmawiali, to właśnie przy okazji, może raczej w refleksji pokampanijnej niż w czasie kampanii. Ale frekwencja zdumiewająca. Wszyscy mówią, że są w szoku. No i to jest wynik chyba bardzo dobrej kampanii wyborczej, zarówno po stronie koalicji. My tutaj żeśmy pracowali głównie z kolegami z SLD, no bo akurat tak się zdarzyło, że jedynka z SLD w województwie łódzkim. No i stawaliśmy, że tak powiem, na głowie, żeby przede wszystkim spotykać się z ludźmi, żeby docierać do młodszych wyborców, ale nie tylko młodszych, przez media społecznościowe. No, wystarczyło się przejechać po Polsce, nawet nie po Łodzi, po Polsce, po naszym województwie, a czyniłem to codziennie, żeby widzieć no, setki albo może tysiące plakatów. No więc ludzie na pewno dowiedzieli się, że te wybory są. W ogóle zresztą zauważcie Państwo, że pierwsze wyniki z innych krajów pokazują na większą frekwencję i taką reakcję proeuropejskiego elektoratu na ten marsz nacjonalistów. Mandat z okręgu łódzkiego zdobyła dzisiaj, dowiedzieliśmy się po oficjalnych wynikach Państwowej Komisji Wyborczej, również Joanna Kopcińska, minister, rzecznik rządu. Kiedy wczoraj rozmawialiśmy z panią minister Kopcińską, która komentowała pierwsze sondażowe wyniki wyborów, jeszcze o tym nie wiedziała. No
nic nie przychodzi samo. Wszystko trzeba, że tak powiem, wypracować, być wiarygodnym i skutecznym. Wyborcy oceniają czyny, a nie słowa. Dziękuję, że docenili to, co do tej pory zrobiliśmy, że nam zaufali, a my zobowiązujemy się pracować dalej i realizować program, który napisali Polacy. To pokazuje, że Polacy doceniają skuteczność rządu Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości. To, że programy, z którymi szliśmy do wyborów parlamentarnych, w dużej części są już wprowadzone w życie i dzisiaj możemy mówić o efektach ich działań, to pokazuje, że Polacy nam zaufali. Kolejne zobowiązania zatem przed nami i wielkie wyzwania, bo nic się nie robi samo. To wszystko praca ministrów konstytucyjnych rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, teraz eurodeputowanych, którzy z woli wyborców trafili czy trafią do europarlamentu. Joanna Kopcińska, Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość i Marek Belka, Koalicja Europejska, to nowi eurodeputowani z okręgu łódzkiego. Przy naszym telefonie poseł Piotr Apel. Piotr Apel, który był jedynką na liście Kukiz 15 w okręgu łódzkim. Kukiz 15, który niestety jednak progu wyborczego nie przekroczył. Czy jest pan rozczarowany, panie pośle? Oczywiście, tak po ludzku jest mi przykro, natomiast tak zdecydowali wyborcy. My jesteśmy ugrupowaniem, ja jestem demokratą, więc zgodzę się z każdym wynikiem, z każdym wyrokiem wyborczym. Natomiast teraz jest przed trzema kandydatami z Łodzi ta praca. Chciałbym, żeby inaczej niż przez 15 lat to wyglądało i żeby rzeczywiście Łódź skorzystała z tego, że wysłała do Europarlamentu trzech swoich przedstawicieli, żeby łódzkie poczuło, że ma jakichś rzeczników w postaci tych trzech zwycięzców, którym zresztą serdecznie gratuluję. Dzisiaj usłyszałem taką ciekawą wypowiedź jednego z pana kolegów, parlamentarzystów, już nie pamiętam którego, który komentował też te wyniki i powiedział, no Polacy zdecydowali, żeby posłowie Kukiz 15 zostali w Polsce. No to wszystko można zracjonalizować. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście ta polaryzacja poszła bardzo daleko i sprawiła ona, że tak naprawdę istnieją tylko dwa duże bloki. Będziemy się starać przed jesienią to przełamać i mam nadzieję, że nam się uda. Mamy jeszcze kilka miesięcy pracy i mam nadzieję, że nie zawiedziemy tych kilkuset tysięcy i będzie nie kilkaset tysięcy, a kilka milionów osób, którzy poprą Kukiz 15. Jeszcze jedno pytanie, panie pośle, na koniec. Spora grupa posłów przenosi się z polskiego Sejmu do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, także kilku rządowych ministrów. Czy pana zdaniem te wybory spowodują, że polski Sejm i polski rząd się zmienią znacznie? Polski Sejm niespecjalnie, dlatego że niestety te dwa duże ugrupowania, zwłaszcza zwycięskie ugrupowanie, działa jak maszynka do głosowania i tutaj myślę, że wielkiej rewolucji nie będzie. Po prostu będzie kolejna osoba podnosząca rękę. Natomiast jeśli chodzi o polski rząd, rzeczywiście dużo ważnych ministrów musi oddać mandat poselski, musi zrezygnować z funkcji rządowej. To jest między innymi minister Brudziński, minister edukacji, jest pani rzecznik z Łodzi. No jest rzeczywiście dość duża zmiana w ważnych resortach. No mam nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował się do tego i przedstawi szybko kandydatów, którzy ich zastąpią. I w sytuacji, w której walczymy z powodzią, zmiana z funkcji ministra spraw wewnętrznych będzie się bez konsekwencji, bo tu przypomnę, że to minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, który dostał się do Parlamentu Europejskiego, no jest odpowiedzialny za koordynowanie akcji zwalczania skutków powodzi. Poseł Piotr Apel, jedynka do Parlamentu Europejskiego z Kukiz 15 z okręgu łódzkiego. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo. To ja od razu zapytam pana ministra, czy rząd jest przygotowany na tą zmianę. Z tego co słyszałem, tak. Oczywiście żadnych nazwisk nie mogę zdradzić, ale nie wykluczam, że już nawet jutro. To rozumiem, że zna pan już to nazwisko. Ale nie wykluczam, że już nawet jutro chociaż jedno. Decyzje mogą zapaść. Nie, to jest prerogatywa premiera. Premier dobiera ludzi i premier ma już pewną drużynę, która może zastąpić tę drużynę. Nie wiem, czy wszyscy nagle od razu się oddadzą w ręce premiera i zostaną zastąpieni, bo
pewna ciągłość być może prac rządu musi być zrealizowana, ale ministrowie mają 2 tygodnie na podjęcie decyzji, czy przyjmują mandat europosła, czy decydują się pozostać w rządzie. Ja tylko przypomnę, że 4 lata temu miałem taką okazję, w 2016, bo zdobyłem mandat po Januszu Wojciechowskim, który odszedł do struktur europejskich i uznałem, że lepiej być ministrem spraw zagranicznych niż eurodeputowanym, bo to jest najwyższy zaszczyt służyć w polskim rządzie jako urzędnik, a nie w organizacjach międzynarodowych. Pan także zostawia mandat posła do polskiego parlamentu, wyjeżdża tak, do Brukseli. Czy wie pan, kto na pana miejsce tak, wszystko, pojedzie do Warszawy? Wszystko wskazuje, że to pan Krzysztof Ciebiada z Pawianic będzie mógł wziąć mój mandat, natomiast nie pamiętam, kto to będzie po pani minister. Krzysztof Ciebiada, który teraz jest radnym sejmiku województwa łódzkiego, czyli tam także nastąpi... Tam też pewna roszada nastąpi. To spójrzmy jeszcze na prognozy, jak w Parlamencie Europejskim układają się siły po wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest tak, jak jest teraz. Europejska Partia Ludowa. O, i te minusy. No, troszkę stracili ci, którzy byli do tej pory najsilniejsi, panie ministrze. Tak, tego się można było spodziewać, że Europejska Partia Ludowa i socjaliści stracą właśnie między innymi takie około 40-50 głosów. W związku z tym nowy układ w Europarlamencie będzie wymagał większej koalicji. Ale nie czy to mogą być zieloni? To mogą być zieloni oczywiście, ale to mogą być też inne rozwiązania. Nie wykluczam, że w tej chwili zaczną się intensywne rozmowy. My pewien rekonesans zrobiliśmy przed wyborami. Z niektórymi partiami nam jest nie po drodze, z niektórymi mamy punkty styczności, ale nie wszystkie. Być może więc będzie taka sytuacja, że w Europarlamencie trzeba będzie tworzyć koalicje zadaniowe, które będą wychodziły poza struktury partyjne, do poszczególnych dyrektyw, do poszczególnych problemów. No i wtedy może się okazać też, że KR będzie miał sojusznika i wśród liberałów, wśród socjalistów i zielonych, na przykład jeśli będziemy rozmawiać o jakichś kwestiach dotyczących rolnictwa. Także i tego typu rozwiązania mogą być. Będzie to troszeczkę bardziej wygląda na rozproszony w tej chwili, ale też można się spodziewać, na przykład jest taka próba, żeby stworzyć taką koalicję partii, którą nazwalibyśmy frontem Schumana, czyli tych partii, które myślą o powrocie Unii Europejskiej do korzeni, do tego, aby Unia Europejska głównie zajmowała się wspólnym rynkiem, problemami ekonomicznymi, rozwojem naszych społeczeństw, aby odejść od takiego trendu, który Stany Zjednoczone forsował, no to już jest skrajnie federalizm, forsował sytuację, gdzie Komisja Europejska grała skrzypce takiego rządu europejskiego. Panie ministrze, dziękuję. My byśmy chcieli to zrobić odwrotnie, żeby to jednak państwa europejskie były bardziej miał większe prerogatywy niż Komisja Europejska, która powinna być ciałem urzędniczym i raczej pomagać nam, a nie kierować państwami członkowskimi. Na pewno będzie bardzo ciekawie, będziemy to obserwowali. Minister Witold Waszczykowski, nowy eurodeputowany z Okręgu Łódzkiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję udział. A my teraz łączymy się telefonicznie. Nie telefonicznie. Troszkę chciałem państwa oszukać. Anita Sowińska, jedynka do Parlamentu Europejskiego z listy Wiosny z Okręgu Łódzkiego. Też nagranie z wczoraj po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborczych. Cieszę się, że jesteśmy trzecią siłą na rynku politycznym. Jesteśmy politycznym startupem, więc jak na początek uważam, że to jest dobry wynik. Natomiast ja nie ukrywam, liczyłam na więcej, ale to dla mnie to jest też dodatkowa motywacja, że będziemy walczyć o dwucyfrowy wynik w wyborach parlamentarnych. I ja osobiście dopilnuję również w Łodzi, żeby tak się stało. Jest to taki kredyt zaufania, który dostaliśmy od wyborców. Chcemy, bardzo za to zresztą dziękuję, za te głosy. One wszystkie bardzo były ważne i one liczyły się dla ogólnopolskiego wyniku. I mam nadzieję na więcej, natomiast ja też rozumiem, że wyborcy muszą zaufać nam, muszą nas poznać bardziej. Także my na to zaufanie będziemy dalej pracować. I tak jak mówię, mam nadzieję na dużo, dużo lepszy wynik w jesiennych wyborach.
A z nami w studiu kolejni goście. Damian Raczkowski z Nowoczesnej. Dobry wieczór. Aleksandra Knapik, Wiosna. Roberta Biedronia, oczywiście Mateusz Miris, Partia Razem. Dobry wieczór. Proszę Państwa, poproszę o komentarz do tych wczorajszych wyników. Panie Aleksandro, zaskoczenie, spodziewaliście się takiego wyniku, liczyliście na więcej. Jesteście, tak jak powiedział Robert Biedroń, na pudle trzecia siła w tych wyborach. Tak, jesteśmy na pudle trzecią siłą, więc oczywiście z tego się cieszymy. Myślę, że można było liczyć na więcej, ale proszę Państwa, my też startujemy tak naprawdę jako nowa siła, więc nie mieliśmy... Gdzieś słyszałem, że jesteście politycznym startupem. No, można to tak nazwać, polityczny startup. Widocznie do młodych osób takie porównanie dociera i jest skuteczne. No i to pokazuje też, że mamy miejsce, żeby się rozwijać, żeby pracować i żeby na jesieni zdobyć ten wynik większy. I chociaż przed wyborami spodziewaliście się, liczyliście, tak optymistycznie rzecz biorąc, na dwucyfrowy wynik w tych wyborach. Taką mieliśmy nadzieję, wyborcy to zweryfikowali, aczkolwiek wydaje mi się, że poprzez też dużą walkę pomiędzy jednak tym duopolem partyjnym, który jest Koalicja Europejska versus PiS, część osób mogła jednak trochę się wystraszyć, zagłosować na koalicję i po prostu mam nadzieję, że ci wyborcy jednak wrócą do nas na jesieni, że przekonamy więcej. Po jesieni jeszcze będziemy rozmawiali. Mateusz Miris, Lewica Razem. Co zrobić, żeby Polacy w wyborach różnego rodzaju zaczęli głosować na ugrupowania lewicowe? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba robić swoje. Ale oczywiście robicie swoje, ten wynik to jest rzecz jasna wynik dalece poniżej naszych oczekiwań i naszych wyborców. Tutaj nie ma co tego ukrywać. Natomiast ja patrzę na to z tej strony, że to jest jednak ponad 160 tysięcy głosów. Ponad 160 tysięcy głosów osób, które zagłosowały z odwagą, które zagłosowały z nadzieją, które nie dały się wsadzić w tą wojnę pod groźbą szantażu, w tą wojnę między tymi dwoma wielkimi obozami. I my będziemy na tym budować. Mamy nadzieję, że wszystkie te osoby, czy ogromna większość tych osób, spotkamy się z nimi jeszcze i wciągniemy je też do działania. To jest istotne wyzwanie dla lewicy w Polsce, żeby wszystkie te osoby, osoby, które pracują, osoby, które doznają w swoim codziennym życiu różnych form dyskryminacji, żeby te wszystkie osoby zorganizować. Bo to, co zrobił PiS, też trzeba powiedzieć uczciwie, ale PiS zrobił bardzo dobrą końcówkę kampanii. Zmobilizował ludzi, którzy dotychczas na wybory być może w ogóle nie chcieli chodzić. I te wszystkie osoby na te wybory poszły. To jest miejsce dla lewicy. No to w ogóle ta końcówka była taka pełna mobilizacja z jednej i z drugiej strony. Prośba o to, żeby jednak Polacy poszli do urn. I bardzo dobrze, że ta frekwencja była wyższa. Ja tutaj się zupełnie nie zgadzam z tymi głosami, które teraz pomstują na to, że co ci głupi ludzie zrobili. To niestety, ale słyszymy takie głosy z obozu liberalnego, że tutaj kolejne przekupstwa ze strony PiS-u. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Uważam, że to dobrze, że mieliśmy wyższą frekwencję, że ludzie zaczynają się interesować polityką. To jest przestrzeń do lewicy, w którą my wchodzimy. Natomiast to oczywiście nie jest łatwe. My startujemy również z pułapu, na którym nie posiadamy specjalnie dużych środków, nie posiadamy własnych mediów, w przeciwieństwie do tych dwóch wielkich obozów i robimy to, co możemy, żeby tą przestrzeń dla lewicy w Polsce faktycznie znaleźć. To teraz połączmy się telefonicznie z kimś, z kim łączyliśmy się podczas wczorajszego wieczoru wyborczego, który, no, muszę Państwu powiedzieć, był cały szczęśliwy i zadowolony, a dzisiaj okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tomasz Grabarczyk, Konfederacja, witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Co się stało? No co mam powiedzieć, polityka generalnie, tak? Były mandaty wczoraj, dzisiaj tych mandatów nie ma. No jeszcze raz powiem, polityka po prostu. Nie, chyba wszyscy w studio, którzy tutaj są, albo jeszcze tego nie doświadczyli, nie życzę tego nikomu, ale na pewno wiedzą, że takie rzeczy się zdarzają. Liczyliśmy, że jesteśmy w tym europarlamencie wczoraj. Rzeczywiście jest wynik 6-1 napawał optymizmem. Zwłaszcza mnie, bo ja jestem jednak młodym działaczem, nie jestem jeszcze tak doświadczonym w
przez wiele lat bojów politycznych i może rzeczywiście niektórzy z tych takich bardziej doświadczonych działaczy naszej formacji na tym wieczorze nie wykazywali takiego wielkiego optymizmu, no ale jednak ja, który byłem zaangażowany podwójnie w tą kampanię, naprawdę wierzyłem, że odniesiemy sukces. Byłem zaangażowany podwójnie, ponieważ byłem i kandydatem i pełniłem funkcję rzecznika prasowego tej kampanii. Także pracowałem i tutaj w strukturach łódzkich i pracowałem w sztabie. I rzeczywiście liczyliśmy, że ten sukces jest. Okazało się, że tego sukcesu nie ma, ale tak jak też mówili moi przedmówcy, no nas pokonała frekwencja, nie ma co ukrywać, ale dobrze, że ta frekwencja wysoka była, no bo to mamy wybory, żeby chodziło na nie jak najwięcej osób i wybierało tego, kogo uważają za słuszne. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną przykrą rzecz, mianowicie to, że w przedziale wiekowym 18-29 raptem 27% osób poszło głosować. Młodzi ludzie nie chodzą na wybory i to jest bardzo, bardzo przykre. I to myślę, że jako politycy wszystkich formacji politycznych powinniśmy starać się w tym życiu publicznym zmieniać, ponieważ to młodzi ludzie muszą wybierać swoją przyszłość. No, starsze osoby nie głosują w tych samych kategoriach dlatego i z tych samych powodów. Dlatego no, powinniśmy robić wszystko, żeby po prostu jak najwięcej młodych ludzi chodziło na te wybory, żeby brało pod uwagę to, że i wybory do Parlamentu Europejskiego i każde inne są dla nich istotne. Myślę, że jeszcze jeśli więcej tych młodych ludzi by poszło, to taka formacja jak Konfederacja uzyskałaby lepszy wynik. To ja zapytam jeszcze pana o jedną rzecz na koniec. Czy Konfederacja w takim kształcie, w jakim startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, także zachowa się i utrzyma do jesiennych wyborów do polskiego parlamentu? Powiem tak, jest taka wola i jest taki wymóg. Jest taka wola z tego względu, że ten projekt powstał raptem 3 miesiące temu i 3 miesiące temu nikt z państwa by w ogóle nie zakładał, że on może przekroczyć próg wyborczy, a jeszcze przed wyborami rozpatrywano nas jako trzecią siłę polityczną. Jest taki wymóg także dlatego, że widzimy, co się dzieje, czyli scena polityczna w Polsce się betonuje. Mamy dwa wielkie bloki i pójście teraz osobno, dzielenie się tak zbliżonych formacji jak nasze byłoby po prostu zabójcze. Pojawiają się także kwestie tego, czy będziemy chcieli rozmawiać z Kukiz 15, no, które także no, jakby w tych wyborach można powiedzieć, że przepadło, patrząc na to, że jest to nadal dosyć duży klub parlamentarny. Na pewno będzie taka wola też, żeby rozmawiać. Natomiast no, dzisiaj w sztabie czekaliśmy na te wszystkie wyniki ze 100% ze wszystkich komisji wyborczych. Sumowaliśmy te wyniki. Pewnie przez ten tydzień będziemy o nich dalej rozmawiać, ale już w tym tygodniu wszyscy liderzy się spotykają. I myślę, że w czerwcu padnie komunikat o tym, że Konfederacja pójdzie w takim kształcie. Jestem tego gorącym zwolennikiem i będę o tym cały czas głośno mówił, żeby na jesieni Konfederacja powiększona także o inne środowiska, mam nadzieję, że w sojuszu być może z Kukiz 15 wystartowała do wyborów jesieni. Tomasz Grabarczyk, Konfederacja, dziękuję bardzo za rozmowę. Panie przewodniczący, no i mamy newsa w naszym programie. Konfederacja zapowiada rozmowy z Kukiz 15, ewentualny sojusz przed wyborami do Parlamentu Polskiego jesienią. To teraz Damian Raczkowski, Nowoczesna, przedstawiciel Koalicji Europejskiej. No, wszyscy mówią, że dostaliście łupnia. No, tak to już jest w polityce. Raz się wybory wygrywa, raz się przegrywa. Teraz wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na tym polega cała ta gra. Fakt jest tylko jeden, że mieliśmy do czynienia z taką, nie dość, że sfinansowaniem kampanii, oczywiście ze środków przeznaczonych na kampanię, to również finansowaniem po części kampanii ze środków budżetu państwa, który jest budżetem nas wszystkich. Tutaj mówię o całej piątce Kaczyńskiego. Ja sam byłem świadkiem notorycznie, jak już w czasie kampanii z terenu przed Urzędem Miasta wyjeżdżały w teren busy z urzędnikami z Urzędu Wojewódzkiego obklejone tak zwaną piątką Kaczyńskiego i opowiadali ludzie w regionie o tym, jakie to zmiany i reformy proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Ale tutaj oczywiście trzeba się puknąć w pierś, zastanowić o tym, co się
co się stało po drodze, gdzie popełniliśmy jakieś błędy. Ja tutaj patrzę z perspektywy Łodzi, gdzie w samej Łodzi no wiemy o tym, że ta tendencja była całkowicie odwrotna. Duże miasta 54 dla Koalicji Europejskiej, ale tak wszyscy przewidywali. 30 dla PiSu. Tak, zapytam pana inaczej, czy ta przegrana w wyborach prawie 7% oznacza, że Polacy nie dali wam punktów i premii za to zjednoczenie? Być może dalej musimy wziąć pod uwagę to, że była dużo większa frekwencja. Ja mam przeczucie, że tutaj już jest kwestia sztabu krajowego, żeby przeanalizować wyniki z poprzednich wyborów do Europarlamentu, z tymi, które teraz są już za nami, i sprawdzić, jak wpłynęła wyższa frekwencja, czy de facto to poparcie jest dużo wyższe niż było, czy być może nie. Ważne jest też, żeby zauważyć to, że te siły takie prodemokratyczne no są w stanie razem, nie mówię tutaj o jakimkolwiek połączeniu, ale mówię tutaj o takim bloku jakby prodemokratycznym, no są w stanie rywalizować z tym blokiem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Powiem szczerze, że ulżyło mi dzisiaj rano, jak obudziłem się i zobaczyłem, że Konfederacji nie ma w Europarlamencie, ale tutaj jest pole do zastanowienia się nad tym, co się dzieje, że młodzi ludzie nie chodzą na wybory, co się dzieje, że młodzi ludzie głosują na Konfederację, bo ja sam prowadząc kampanię notorycznie słyszałem, i to głównie od młodych ludzi, że właśnie ta Konfederacja, ta taka, no powiedzmy sobie szczerze, dość skrajne ugrupowanie, no tutaj jest jakby ich takim pierwszym wyborem, ale chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że plusem tego wszystkiego jest to, że mamy dużo większą frekwencję. Ja się jestem bardzo zadowolony, bo zainteresowania i też jakby przez pewien moment pod kątem naukowym, jestem zadowolony z tego, że Polacy w końcu wiedzieli, w jakich wyborach biorą udział i wiedzieli, tak, że to jest bardzo ważne wybory. Tak, tak myślę, bo jak się rozmawiało na ulicy, ja wielokrotnie byłem zaskoczony, jak zwykli mieszkańcy rozmawiali o traktacie lizbońskim ze mną, jak w ogóle próbowali, mieli wiedzę, którą, przyznam szczerze, jeszcze 5 lat temu, jak robiłem kampanię do Europarlamentu, nie spotkałem się z nią na ulicach. Czy Koalicja Europejska w takim kształcie, o to pytałem Konfederację, czy Koalicja Europejska też w podobnym kształcie zamierza iść do wyborów jesienią, do polskiego parlamentu, czy za jakieś kilka dni będzie rozliczenie kampanii do Parlamentu Europejskiego, kłótnia w rodzinie, rozstania i będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż do tej pory? Nie mam takiej przyjaznej sytuacji jak mój przedmówca z Konfederacji, żeby powiedzieć, jak to będzie wyglądało. To jest tutaj mimo wszystko, no, Koalicja Europejska to jest połączenie dużo większych organizacji i tutaj każda z nich zachowała pełną autonomię. Wydaje mi się, że to jest też kwestia centralna i to mówię szczerze, jakby czy my w regionach będziemy mogli cokolwiek na ten temat powiedzieć. Nie wiem, wydaje mi się, że teraz jest kwestia przeanalizowania, czy wszyscy koalicjanci są zadowoleni z efektów koalicji, no bo jakby po to wszyscy wchodzili w koalicję, żeby z jakimś celem, który chcą osiągnąć, jeżeli został osiągnięty, jeżeli okaże się, że współpraca się układała bardzo dobrze i wszyscy są zadowoleni, to nie widzę tutaj przeszkód. A dobrze się układała współpraca? Ja mogę powiedzieć, jak na terenie naszego miasta i województwa układała się bardzo dobrze i tutaj jakby spotykaliśmy się wielokrotnie na rynkach, na ulicach i ta współpraca była tak, bardzo tylko dobra. Wie pan, że przegrana wyborcza zawsze powoduje to, że się szuka winnych. Winnych, prawda? I być może winnego będzie trzeba znaleźć, ale to już zostawiam bardziej sztabowi centralnemu, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że kandydaci tutaj na dole zrobił, każdy z kandydatów, i to w każdym komitecie zakładam, no, zrobił to, co mógł. I efekty jego pracy są w postaci głosów. A to jak będzie wyglądała polityka krajowa i czy Koalicja Europejska przetrwa, czy będzie jakiś, nie wiem, nowum, jakaś nowa koalicja, być może już nowum, o innej nazwie. Albo każdy osobno. Albo każdy osobno, to już bym zostawił na politykę krajową i jak opadną emocje, jak zostanie przygotowany jakiś raport z kampanii i tyle. Dobrze, wracam do Aleksandry Knapik, Wiosna, Roberta Biedronia. Czy te 6% to jest taki kop do przodu przed wyborami jesiennymi? Czy takie zastanowienie się, czy zrobiliśmy wszystko tak, jak powinniśmy zrobić? Czy ewentualnie takie myślenia może nie sami, tylko z kimś w koalicji? Myślę, że to jest kop do przodu. Mamy przede wszystkim 3 mandaty, więc jest to na pewno też sukces. Wejdą świetne osoby. Ja się osobiście cieszę, że europosłanką będzie Sylwia Spurek, a nie Kaja Godek i zasiądzie w komisji FAM, gdzie będzie właśnie dbać o prawa kobiet. Także to jest na pewno plus.
Myślę, że plusem też jest to, co pokazali wyborcy na przykład tutaj u nas na łódzkiej liście, że trochę tak zejdę w swoją stronę, ponieważ ja szłam z przekazem właśnie bardzo mocno dotyczącym praw kobiet, praw mniejszości. No i zrobiłam też drugi wynik na liście, więc na pewno myślę, że trzeba będzie też popatrzeć, jacy kandydaci, jaki mieli przekaz, które obszary programowe właśnie są super wykorzystane, a w których musimy jeszcze popracować. Aha. No i dla mnie przede wszystkim... Mówiła Pani, wejdę słowo, przepraszam, tak. Mówiła Pani o dobrym wyniku w Łodzi. Czy w takim razie jesienią trzeba nad regionem troszkę popracować? Na pewno musimy popracować nad regionami. W dużych miastach regionu też pozostałych mieliśmy też dosyć dobre wyniki. Myślę, że oczywiście no, też jesteśmy formacją nową, więc na pewno dużo tej pracy trzeba włożyć. I myślę, że ten wynik jest w ogóle czy w skali województwa, czy w skali kraju jest dla nas ogromną taką zachętą do pracy, do tego, żeby właśnie jeszcze więcej dać z siebie, jeszcze więcej zaproponować i z dużo lepszym wynikiem skończyć na jesieni. To jeszcze wrócę do tego pytania ostatniego, które zadałem przy okazji naszej rozmowy. Sami jesienią? Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy będziecie składać wy jakieś propozycje, czy czekacie na jakieś propozycje od kogoś? Ja tu patrzę na jednego pana i na drugiego. Inni i drudzy mogą składać propozycje wiośnie. No i będziemy rozmawiać, tak? Natomiast nie wiem, czy akurat ja jestem w stanie tutaj coś powiedzieć konkretnie i zawyrokować, ale myślę, że oczywiście na pewno rozmowy będą się toczyć, a jakie będą wyniki tych rozmów, no to zobaczymy. Ja na pewno bym chciała, żeby było zdecydowanie więcej lewicy i sił właśnie prodemokratycznych na jesieni w Sejmie. No to patrzę w takim razie na lewicę, na Mateusza Mirysa. U nas, czy jesteście gotowi do rozmów z Robertem Biedroniem? Gotowi do rozmów jak najbardziej jesteśmy, bo to, co nam przyświeca, to przyświeca nam to, żeby osoby, które są pracownikami, osoby, które doświadczają dyskryminacji, osoby wielu innych różnych grup społecznych, miały swoją reprezentację w Sejmie. I tego oczekują nas wyborcy, którzy na nas zagłosowali wyborczynie. I myślę, że tego oczekują również od wiosny i od innych organizacji. Dlatego troszkę też, wiosna dlatego wam dlatego głosów? Też, myślę, że nie. Myślę, że jednak jest tak, że sam Robert Biedroń dość konsekwentnie określał swój projekt jako taki projekt bardziej centrowy. Często przywoływał postać Emmanuela Macron i odżegnał się od słowa lewica. Więc wydaje mi się, że tych przepływów specjalnie istotnych nie było. Natomiast, tak jak mówię, nam zależy na tym, żeby ta reprezentacja lewicy w Sejmie była. Uważam, że jeśli chodzi o to, o tą dyskusję na temat tego, na temat sytuacji politycznej, to wydaje mi się też, że tak naprawdę lewica jest tą siłą, która potencjalnie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tych wyborców potencjalnie najwięcej właśnie Prawo i Sprawiedliwości może odebrać. Ale to oczywiście wymaga pracy, to oczywiście wymaga dużego wysiłku. My ten wysiłek podejmujemy, natomiast oczywiście też jest tak, że czasem na tej ścieżce się ponosi porażki. I ten wynik był taką porażką, natomiast my się otrzepujemy poobijani nieco, ale bierzemy głęboki oddech i przygotowujemy się, rzecz jasna, do jesieni. Jesteście gotowi na rozmowy z Robertem Biedroniem ewentualne? Ja nie widzę przeszkód, żeby takie rozmowy prowadzić. Takie rozmowy zresztą prowadziliśmy takie rozmowy z innymi ugrupowaniami, zresztą stąd koalicja, którą w tych wyborach zawiązaliśmy, Lewica Razem, ona była z takimi podmiotami, które były poza głównym nurtem sceny politycznej, ale niemniej, które są organizacjami bardzo wartościowymi. Mówimy tutaj o Piotrze Ikonowiczu chociażby, który codziennie... No to teraz trzeba z tym głównym codziennie nurtem działa, politycznym, do którego już doszyfrowała wiosna. Tak jak mówię, my tutaj jakichkolwiek rozmów na temat przyszłości nie wykluczamy, bo oczywiście trzeba zobaczyć, jaki ten układ w tej chwili jest. I co tak naprawdę będzie najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby Lewica swoją reprezentację w parlamencie miała. Grzegorz Schetyna bardzo często na konferencjach prasowych czy na różnego rodzaju konwencjach żałował, że Robert Biedroń
nie dogadał się z Koalicją Europejską i nie poszedł wspólnie z wami w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy będzie próba po tych wyborach, przed jesiennymi wyborami, na ewentualne rozmowy? No, panie redaktorze, na wiosnę zawsze oczekuje się z zadowoleniem i z pewnym uśmiechem na twarzy. Ale teraz to będzie jesień. Właśnie, z drugiej strony wiosna, wiosna już za nami. Też będzie wiosna języczkiem uwagi. A tak mówiąc, mówiąc poważnie, każda z partii, każdy z komitetów, który startował w wyborach do Europarlamentu, musi zastanowić się nad tym, co się stało po drodze, że te siły prodemokratyczne nie wygrały. I być może takim efektem końcowym będzie to, że no faktycznie trzeba w jakikolwiek sposób próbować chociaż się porozumieć albo poszerzyć pewne forum dyskusji o tym, jak ma wyglądać przyszła scena polityczna w Polsce. Ja osobiście, i tutaj pan redaktor przywoływał słowa Grzegorza Schetyny, ja osobiście jestem zaskoczony, ale tak przyjmuję z pewnym zainteresowaniem pewną ewolucję poglądów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bo chciałem przypomnieć, że jeszcze 4 lata temu związki partnerskie w zasadzie nie przechodziły mu przez usta, a dzisiaj mówi, że jest zwolennikiem wprowadzenia tej ustawy. Więc mam tutaj przeczucie, że rozmawiać możemy na wielu aspektach, ale oczywiście wymaga zmian. W polityce podstawą powinna być rozmowa. Czy się zgadzamy, czy nie, tak jak dzisiaj tu siedzimy w studio, każdy ale z nas nie, jest z innego komitetu. Od razu wejdę w to. To dobrze, że Grzegorz Schetyna się tak zmienia, czy źle? To dobrze, oczywiście, że tak. No, głównym zarzutem do Platformy było to, że no, mimo wszystko jest nadal partią dość mocno konserwatywną i ewoluuje i mam nadzieję, że ta ewolucja nastąpi w coraz bardziej liberalną stronę, a nie tą konserwatywną i tą lewicową. Ale oczywiście to jest kwestia indywidualna i wiosny tak naprawdę, no bo jeżeli wiosna nie będzie chciała rozmawiać, jeżeli będzie tak stanowczo podchodziła do sprawy, jak podchodzi w zasadzie od wczorajszego dnia i Robert Biedroń i dzisiaj pan Śmiszek w jednym z telewizji też mówił o tym, że jakby nie ma możliwości i w ogóle jakby nie ma... To dzisiaj. No, ja wiem, że w polityce nigdy się nie mówi nigdy. Proszę państwa, jeszcze zostały nam 3 minuty do końca. Chcę krótkie pytanie na sam koniec, bo rozmawiamy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, o Parlamencie Europejskim, o Brukseli. Czy waszym zdaniem Aleksandra Knapik zmieni się Parlament Europejski po tych wyborach? No myślę, że może być trochę trudniejszy z tego względu, że jednak obserwujemy też takie siły bardziej antyunijne wchodzące, zdobywające mandaty. Natomiast no, on się zmienia co kadencję, prawda? Więc zobaczymy. No. Wiemy, że te dwie wielkie frakcje, które do tej pory rządziły w Unii Europejskiej, żeby rządzić dalej, muszą dobrać jeszcze trzeciego koalicjanta. No to nie jest łatwa sytuacja, no Mateusz Mires. Wydaje mi się, że to, co na pewno w tej kadencji Parlamentu Europejskiego się zmieni, to i ja mam też nadzieję na to, to, że ta agenda związana ze zmianami klimatu, ona zacznie być agendą, która będzie najmocniej w zasadzie dyskutowana i realizowana, jeśli chodzi o to, zieloni mają co... niezłe wyniki, no więc między innymi być może to będzie... Co prawda ja się osobiście akurat tutaj nie do końca ze wszystkim zgadzam, bo na przykład mówimy jasno o tym, że potrzebujemy jednak wykorzystać energię atomową do tego, żeby faktycznie zredukować emisję gazów cieplarnianych. Natomiast no jest to wyzwanie, największe wyzwanie naszych czasów i mam nadzieję, że między innymi przez te wyniki ta agenda w Parlamencie Europejskim się pojawi. Co do frakcji, nie wiemy jeszcze, wygląda to, że te dwie frakcje główne, one jednak zostaną, będą dalej funkcjonować. Co do mniejszych, trudno powiedzieć, ale chyba ostatecznie nie będzie jednak tak dużych przetasowań, o jakich wszyscy myśleli. Damian Raczkowski? Znaczy oczywiście... Po pierwsze, czy eurosceptycy dojdą do głosu? Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że zwyciężyło w Polsce, należy do jednej z najmniej wpływowych i w ogóle najmniej znaczących frakcji w Europarlamencie. No, musimy o tym wiedzieć. Nie zmieni się pod tym, ponieważ frakcja ALDE, czyli liberałowie pod przewodnictwem Guy Verhofstadta, zyskali w tych wyborach bardzo dużo. To jest frakcja, która będzie liczyła ponad 100 europosłów i najprawdopodobniej to oni będą takim trzecim koalicjantem. Już dotychczas, przez poprzednie dwie kadencje, tak naprawdę ALDE, jedna z najmniejszych frakcji, była takim języczkiem uwagi i wygrywała większość głosowań, bo każdy jej potrzebował. Na szczęście to są liberałowie, którzy wiedzą o tym, że potrzebna jest głębsza integracja Unii Europejskiej w wielu aspektach. Między innymi tam też współpracuje z nimi Daniel Cohn-Bendit, czyli Zieloni. I
I tutaj mam taką nadzieję, że... Czyli z tego, co pan mówi, za bardzo ten parlament się nie zmieni. Parlament się nie zmieni, jeżeli ale więcej, dużo więcej do powiedzenia... Proeuropejskie ugrupowanie. Nie, nie zmieni się, ale dużo więcej do powiedzenia i na pewno dużo więcej na takim temacie, na takich tematach rozmowy pojawi się temat głębszej integracji Unii Europejskiej, reformy Unii Europejskiej, bo nie ma się co oszukiwać, że to, co stało się we Francji, czyli zwycięstwo Marine Le Pen, powinno być dla nas takim, takim punktem uwagi i takim znakiem ostrzegawczym, że coś jednak jest nie tak. No dobrze, a czy możemy już dzisiaj powiedzieć, mówił o tym Witold Waszczykowski, że mogą być takie koalicje zadaniowe teraz w tym parlamencie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że partia, do której ta chrześcijańska i partia brexitowa i nie wiadomo tak naprawdę jaką partię, w jaką skład której partii wejdzie Marine Le Pen, bo to jest jakby duże nowum, ale wejście tych kandydatów Macrona i po powiększenie ALDE spowoduje, że będą trzy partie, które nie będą potrzebowały tych mniejszych do współpracy. Aleksandra Krapik, Wiosna Roberta Biedronia, Mateusz Mirys, Partia Razem i Damian Raczkowski, Nowoczesna. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu. Przemysław Naze, to była Polityczna Dogrywka w Telewizji Łódź i w Radiu Łódź. Zapraszam za tydzień o godzinie 19:15.